Jest! Super, Tomuś! Zjechaliśmy na parking. Mój stoi samochód. Krzyśka stoi samochód. I Krzyśka stary samochód z Ruka Transu. I dojeżdżamy do miejsca rozładunku. Powiem wam szczerze, że no... Mamy ciasno. Dzisiaj 16 stopni. Na plusie, na plusie. To jest super. 30 grudnia 2021. A tutaj normalnie cytrynki rosną. No i dobra, powiem wam szczerze, że przejeżdżamy blisko wulkanu Wezywiusz. To jest właśnie, tak tutaj nie zobaczycie, ale tak jak jest skierowana kamera, ja powiem wam szczerze, widzę tę górę wulkaniczną Wezywiusza. To jest właśnie tu. Palma Campana. Zjazd. I można dojechać do Wezywiusza. A wiem, czy będzie widać, ale to protylaccie, to jest tam góra taka. Żebym w dzień jechał. To by było inaczej, inne odniesienie. A w nocy... To nie widać. Ale tam, gdzie te takie światełka świecą, nie wiem, czy to kamera ujmie. Właśnie to jest Wezywiusz. Wezywiusz. Ten wulkan. Zobaczcie na telefonie, nie wiem jak to ujmie, właśnie ten niebieski. O, czekajcie, bo mi się zaraz gasi. Niebieski punkt to jestem ja. Tutaj za tym serduszkiem. A tu jest wulkan Wezuwio. Wezuwiusz. I on właśnie jest, się znajduje w tym momencie. Tak jak kamera jest ustawiona, tam świecą światła. Tam jest właśnie ten wulkan. A z drugiej strony wulkanu są właśnie tam Pompeje drogą E45, żebyśmy pojechali. To jest autostrada A3. To byśmy właśnie przez Pompeje przejeżdżali, ale powiem wam szczerze, że może kiedyś pojadę i może nagram przejazd właśnie przez Pompeje. Raz w życiu tam jechałem, ale jeszcze nie prowadziłem kanału na YouTubie, więc no mówiąc szczerze, nie nagrałem, ale może jeszcze się uda. Wszystko jest przed nami, tak samo jak i droga do Polski jest przed nami, piękne dni są przed nami, nowi widzowie, subskrybenci na moim kanale są jeszcze przed nami, więc wszystko jest przed nami i tak trzeba żyć, trzymać i taką mieć nadzieję. Oj, Tomek, się rozkręciłeś jakoś nie w tą stronę, no. A, dobra. Dobra, pomykamy. Mamy godzinę 18:42. Tutaj przed chwilą był zjazd na Ortę. A czemu mówię zjazd na Ortę? Bo to jest słynna trasa, stara Rzymianka, a to jest ta trasa, którą później nazwaliśmy Paździuchówka. Ale kto będzie oglądał to i wie, o co chodzi, to na pewno sobie to skojarzy. Ale to nie jest, Mirek, złą stronę twoją, bo tylko takie wspomnienie zostało z dawnych lat. Zjazd na Ortę. Starą Rzymiankę.
A my pomykamy. Mamy 22:46. Powiem wam, że fajnie się jedzie, bo jest fajnie puściutko. Na parkingach jest dużo miejsca, bo to, co miało zjechać, to już zjechało. Każdy zjeżdża, żeby nowy rok witać. Więc na parkingach można sobie wybierać miejscówkę w poprzek, w bok, jak tylko się chce. No ale wiadomo, niektórzy muszą pracować, niektórzy muszą się bawić, niektórzy wypoczywać. Wszystko jest, jakiś cel jest dla każdej osoby. Dobrze, ja pomykam dalej do przodu. Dobra, witajcie dnia następnego. Mamy dzisiaj 31 grudzień 2021 rok. Ostatni dzień roku 2021. I powiem wam szczerze, że święta spędzę na Austrii. Na Austrii na parkingu. Święta to nie święta, nowy rok. Jest! Super, to był. Tylko to najgorsze jest, że dopiero za rok do domu się wróci. Oh my god, oh my god. Na Austrii, na parkingu. Ja już to sobie ogarnąłem, się stałem. Sobie wezmę, o, jogurcik zjem. Jakieś kanapeczki zaraz zrobię. Krzysiek dojedzie za jakieś 3 godziny, bo ja 11 kręcę. To zrobimy sobie jakieś jedzonko, zjemy, no i podjedziemy kawałek. Krzysiek stanie jeszcze na Włoszech, ja stanę na Austrii. Tak będzie nasz wyglądał przejazd dzisiejszy. Pogoda jest na Italii ładna, ale dzisiaj już tutaj jestem koło Bolonii, stoję na takim parkingu. Zobaczcie, tak jakby na drodze trochę stoję, bo on jest w ogóle cały w remoncie. Tam po drugiej stronie jest bardzo duży, ale tutaj jest malutki. No ale trudno, czas się mi skończy, musiałem gdzieś stanąć, więc tutaj się zaparkowałem. Stoję tak trochę na jak to się mówi, na kierunikusa, a wyjdę wam pokażę. O! Tam były rajki, ale wszystko było wieczorem pozajmowane. No i tutaj stoimy na takim parkingu. Tu takie w nocy stała jeszcze ciężarówka, więc ja stanąłem tak koło niej, tutaj z boku. Biorę sałatę. No i tak to tutaj jest. O, kierowcy jacyś też już tu się przygotowują do wyjazdu. Tutaj i tutaj mały taki parking, takie nie wiadomo co. Wszystko jest ok. Już przegląd z rana robiłem, czy nikt mi nic nie zrobił, nie uszkodził, nie zdoił paliwa. O, tutaj jest paliwo w agregacie 3/4. No i idę sobie, zaparzę zaraz kawkę. Głośno tutaj jest przy agregacie. I czekam na Krzysia. No i dobrze, czekajcie. Godzina 14:06, 31 grudzień. My startujemy. Krzysiek, zobaczcie, przed chwilą do mnie dojechał. Podjedziemy jeszcze kawałek do Arnolda, wsiada do kabiny. No, właśnie, Krzysio. I za chwilę będziemy startowali z tego naszego tutaj parkingu. O, Krzysio się pokurwuje. Nie będziemy dawali. Tomuś, jak zobaczycie, jak widzicie, się ogolił dzisiaj. Umył, wykąpał, ogolił, elegancko wygląda się. I grzejemy. No i zaraz będziemy zjeżdżali na czwóreczkę, ale powiem wam, że tutaj się taka jakby mgła zrobiła troszeczkę. Ale tutaj zawsze. Nie wiem, dlaczego jest tutaj za Bolonią, jak się jedzie w kierunku Padowy. Na tej czwórce, czy wieczorem jest mgła, czy teraz jakieś tereny muszą być naprawdę chyba podmokłe, że tutaj zawsze jest tak mglisto. No i mijamy już Padowę Bolonię. Oj ty, Tomek, za kilometr
przepraszam, czwóreczkę. Za kilometr jedziemy na trzynastkę i będziemy podążali do czwóreczki na kierunek Padowa. Zobaczcie, tak jak mówiłem, wyjechaliśmy za Bolonię, tylko nie na czwórce, bo czwórka od razu zaczyna się dopiero Wenecja. I jak Padowę miniemy, i zobaczcie, właśnie tutaj jest to miejsce, gdzie jak już jest chłodniej, nie, no 3 stopni teraz spadło, było tam 10, no to patrzcie, zawsze jest mgła, czy wieczorem, czy jak jest jakaś taka wilgotność, taka zmiana temperatury, automatycznie jest mgła. Takie tutaj właśnie jest to miejsce, nawet jak wieczorem się jedzie, to już tu trzeba się przygotować najczęściej, że będzie mgiełka między Padową a Bolonią na A13. Zaraz wam pokażę. Kamera powinna łapnąć to. A Tomcio, jak widzicie, rozradowany, jedzie. Tylko to najgorsze jest, że dopiero za rok do domu się wróci. Oh my god. Trudno. Najdłuższa trasa będzie to w moim życiu. Raz była w Lukatransie, a teraz będzie w MTM-ie. Że dopiero za rok wrócę do domu. Ajajajajaj. Żona dopiero będzie mnie witała. Dobra, grzejeby. No i dobra, zbliża się koniec roku wielkimi krokami. Powiem wam szczerze, Krzysiek już stanął na pauzę. Jest godzina 20:45, 31 grudzień 2021, a my pomykamy sobie. Powiem wam szczerze, że gdzieś przed północą stanę, a może nie. Zobaczymy, jak ten nowy rok przywitam. Czy za kółkiem, czy na parkingu. W każdym razie powiem wam szczerze, że od Udine do Arnoldstein nie było mgły, a teraz cały czas mamy mgłę. Powiem wam szczerze, że no, jest to męczące. Temperaturę mamy koło 0 do minus 1. Nie wiem, czy to ujmie kamera, czy nie. I no, warunki niezbyt są sprzyjające, ale nie są jeszcze złe, powiem wam, bo nie jest ślisko, jest posypane, jakoś dajemy rady, więc grzejemy, witać nowy rok, gonimy pełną siłą i pełną parą rok 2022. Powiem szczerze, że jadę 21, już od pewnego czasu nie ma żadnego samochodu, jadę sam na, w Austrii jeszcze w tym starym roku 2021. A i wjeżdżamy w piękny tunel. A i powiem wam szczerze, że sam nie wiem, co już wam mówić. Człowiek już troszeczkę też przemęczony jest, by chciał zatrzymać się już, ale jeszcze trzeba podjechać kawałek, bo zaraz wam powiem. Mam 6 godzin dopiero jazdy. No tak, pokażemy. 6 godzin. A na 9 godzin zechcę jechać, a mamy 21. To 3 godziny. No to w sam rychtyk na samą północ będę stawał. W samą północ. A zaraz muszę zjechać za 6 km na parking, ponieważ muszę zrobić jeszcze 45. No i tyle. Ale mgła chociaż ustała przez pewien moment. Zobaczcie, jak pięknie jest jechać, jak mgły nie ma. Ameryka, malina, powiem wam szczerze. Normalnie malina. Śnieg na poboczach, drogi czarne. Żyć nie umierać. A przede mną tylko ciemność i powiem wam szczerze, gwiazdy są gwiazdy i czyste niebo.
super. I wjeżdżamy na parking i powiem wam szczerze, że parę ciężarówek stoi. Rasthof. Rastplatz. O, Tomek. O, ty będziesz miał miejsce? Pewnie znajdziesz. A, jest, zobaczcie, parę miejsc jest. A, i pojedziemy na sam koniec. Na sam koniec, żeby nie przeszkadzać dla innych kierowców. Zmieniam trasę. No i zaraz zobaczymy. Całodzienny czas jazdy, no i praca. Zaraz pauzę załączymy. Co wyłączę silnik i mi się automatycznie załączy. A my odpoczywamy. 45 minut. Dobra, zapalę światło. Witajcie w aurze ciężarówki. Jeszcze przed nowym, starym 2021. O Jezuniu. Powiem wam szczerze, że nie chce się. Ale co na to poradzić? Trzeba pracować, zarabiać pieniążki. Nie ma innego wyjścia. Idę na dwór, się przejdę, założę kurteczkę, trochę przewietrzę. I do później. Zobaczcie, ile śniegu jest. Troszkę tego śniegu jest, tu jest ten parking Asinak. Tutaj stoi Volvo. Tam jest po drugiej stronie duży, drugi parking. Powiem wam, że tutaj w stronę Polski troszeczkę więcej jest ciężarówek niż w stronę Włoch. Ale o, trochę zbity śnieg. Ale to wiadomo, tutaj wracają chłopaki sobie do domku. Ci, co wyjechali jeszcze niektórzy w święta, niektórzy po świętach, tak jak my, ja i wy. Patrzymy temperaturkę. O. Temperaturę mamy 3 stopnie ustawioną, ponieważ wieziemy sałatę, no się wozi na 4, no ale klient sobie zażyczył, żeby była temperatura 3 stopnie, więc niech będzie 3 stopnie. Oj, tu się ciemno zrobiło, ale powiem, nie wiem czy to będzie widać, ale piękne niebo jest, ja pierdzielę. Jeździste, piękne niebo. Super. Dobra, koniec tego. Idziemy do wozu. No i dobra, i to muś włączamy. Jest nowy rok, zobaczcie. Północ. A to muś gdzie jest? Zapalę światło i nagrywam. Za kierownicą. Dojeżdżam do parkingu. Mam 2,3 km. O, fajerwerki walą. Fajerwerki strzelają. Nagrywamy. Witamy 2022 rok. A my dojeżdżamy do parkingu. Mamy kilometr 600, na którym będę robił pauzę. O, pięknie. O.
dojechaliśmy do Asfinaga. Witamy go w 2022 roku. Następną skręć w lewo, potem dojazd do punktu przelotowego. Staniemy tak, żeby nie przeszkadzać innym kierowcom, bo śpią. Jedź 50 km. Haha! Jest! Super, Tomuś! Stoimy na Asfinagu. Fajerwerki jeszcze strzelają. 2022 rok. Jest! Co wam mogę życzyć? W tym 2022 roku życzę wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, realizacji swoich marzeń. Dużo zdrowia, to jest najważniejsze, żeby się wszystkie marzenia wam spełniły. Dlatego wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Ja idę jeszcze coś tam przegryzę i idę spać. Na razie, hej hej! Przyjechał w 2022 roku, mam ranek. Zobaczcie. Zobaczcie, jak szoszon je. Godzina 9:45, czas operacyjny Wiedeń, wjeżdżamy do Wiednia. Proszę bardzo, pierwszy... O kurde, pierwszy styczeń 2022. Krzysztof grzeje przede mną, tamta ta chłodnia taka, to właśnie on. Tylko, że osobówka jakaś mi blokuje. I pomykamy do domku. Zobaczcie, styczeń pierwszy, a zaraz wam nagram, ile temperatura jest. 14 stopni, a w tamtą stronę jechaliśmy, to był przymrozek. Jaka różnica. O, napis XXL, to od zaraz się zaczyna 60. Wjechaliśmy właśnie do Polski, Polska nas wita brzydką pogodą. Pierwszy 2022 rok, 13:32. Za chwilę zjeżdżamy na Gorzyczki się zatankować. A tutaj jak jest znak na Eurowagu 4:19, zobaczcie, przejechane. Jest git malina, pompelina. Krzysiek przede mną jedzie, na szyby mi pyli. Chyba to złośliwie robi, ja pierdzielę. Normalnie nie wiem, muszę jak zajadę zwrócić mu uwagę. Oj, to jest Krzysio. No mam szczerze, muszę nagrać. O, ludzie sobie przyszli, przyjechali tamtym czerwonym samochodem i sobie ćwiczą. Starsze małżeństwo chyba takie. Mój starszy jest 58 lat. O tak. I ćwiczą sobie. A my staliśmy na Uniwarze, idziemy
coś do jedzenia sobie kupić. Krzysiek stoi tutaj, ja stoję tutaj. No i będziemy grzać dalej, no. To jest stacja Janka Bolonosa. Zjechaliśmy na parking. Mój stoi samochód. Krzyśka stoi samochód. I Krzyśka stary samochód z Ruka Transu. Artur nim jeździ. Też fajny chłopak. Też tym samochodem ganialiśmy. O, i tak to się nasze prezentuje statki. No i dobra, słuchajcie, jestem już w Wyszkowie na CPN-ie, tankuję się, 21:46, 1.01.2022. Już tutaj praktycznie jestem ogarnięty. Krzysiek pojechał w pierwszym miejscu, się dzisiaj rozładował, jutro będzie się rozładowywał, w drugim miejscu 8 rano, no i powrót do domu. Ja miałem się rozładowywać w Chotyczach, ale się nie zdejmuję, ponieważ w Chotyczach dopiero rozładunek na poniedziałek, więc szef kazał mi zjechać na firmę i ktoś inny zaciągnie, to ja muszę się wypauzować i wyjechać w następną trasę. No i co poza tym, trasa fajna, z Krzysiem była, dużo fajnych wrażeń. No i się zakończyła, zakończyła się dzisiaj, dlatego jeżeli się Wam podobało, podobał mój film, to nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, o daniu łapki w górę, bo to no, dużo daje dla mojego kanału, motywuje mnie do nagrywania filmów i waszej i mojej pracy, żebyście mogli śledzić moje poczynania, a także ja sobie uwiecznię na pamiątkę moje wyjazdy. Dlatego trzymajcie się w tym nowym roku 2022, żeby był on lepszy od 2021. Do usłyszenia w następnej trasie. Na razie, cześć!